męskie postacie w trylogii są bardzo różne, czyli każdy z mężczyzn ma zupełnie inny charakter. Jest z wyglądu niepowtarzalny, ale również z tych wszystkich cech, które w sobie zawiera. I gdy zadałam czytelniczkom pytanie w formie ankiety na Instagramie, dla którego z tych mężczyzn potrafiłoby zabić głębiej jej serce, to wiedziałam, że wygra na pewno Ralph Saint-Honderance, czyli Władca Mrocznych Gór, ale była to bardzo trudna decyzja i wiele czytelniczek pisało do mnie, że nie sposób wybrać jednego z tych męskich bohaterów. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę samych tylko głównych męskich bohaterów, to już każda kobieta miałaby trudność, aby wybrać tego jednego, jedynego. Bo zaczynając od początku, jeżeli patrzymy na Władcę Mrocznych Gór, Ralpha Saint-Honderance, jest bardzo męski. Bardzo taki zdystansowany, wie jak się zachować, ma to poczucie tej pewności siebie, ale również jest takim dobrym przywódcą, władcą, o ogromnej odwadze, o takim spojrzeniu na ten świat, takim troszeczkę globalnym spojrzeniu, dalekosiężnym, dalekowzrocznym, ponieważ wszystkie decyzje, które podejmuje, są decyzjami strategicznymi, mądrymi, przemyślanymi. To jest człowiek, u którego nie widać takiej żywiołowości, takich jakichś emocji, ponieważ wszystko ma pod kontrolą. Mężczyzna marzeń, tak można powiedzieć, który jest bardzo szlachetny, prawy, odważny i który zna swoją wartość, ale również nie wywyższa się ponad innych. Dlatego jest to dla niego ważne, aby wszyscy mieszkańcy i w twierdzy, i mieszkańcy jego księstwa, aby czuli się dobrze razem. Dlatego jest troszeczkę rozczarowany całą rewolucją i konfederacją, że ludzie żyli ze sobą przez tyle lat w spokoju, szanowali się wzajemnie i nagle następuje taki konflikt. Drugi bohater, czyli hrabia de Revelion. Młody mężczyzna, taki troszeczkę Casanova, tak można powiedzieć, ponieważ ma niesamowite powodzenie wśród kobiet w Sarons, ale nie tylko wśród kobiet w Sarons, bo jak widzimy, również księżna Ulris, czyli Margaret de Rance, traci dla niego swoje serce. To jest mężczyzna również z zasadami, mężczyzna, który wie, czego chce, ale jest bardzo lojalny, czyli lojalność, prawość, tutaj te swoje uczucia i emocje jak gdyby przenosi na ten drugi plan, bo przyjaźń jest dla niego ważniejsza. Dlatego nie pozwala sobie na to, by kierować się emocjami, jeżeli mogłyby urazić na przykład jego przyjaciela. Jednocześnie jest bardzo odważny, ale i spontaniczny. Spontaniczny, potrafi uderzyć pięścią w stół, potrafi w tym momencie, gdy jest dowódcą, jest takim właśnie młodym, energicznym dowódcą, który czasami się nie zastanowi, czasami reaguje zbyt emocjonalnie. I to widzimy, jak na przykład rycerze pozwalają sobie na ten akt samowoli, gdy on wpada do tego mieszkania jednego z rycerzy, to potrafi zrzucić tam wszystko, roztrzaskać wszystko, bo nie jest w stanie opanować tej złości. Jednocześnie ten jego uśmiech, ta radość, ten niesamowite poczucie humoru wprawia w zachwyt. I myślę, że każda kobieta oczekuje w mężczyźnie również tego, że potrafi do niej mrugnąć, uśmiechnąć i to bez względu na to, jak długo są razem w związku, czy też jeszcze nie są w związku. Czyli potrafi być taki uwodzicielski, nawet jeżeli są małżeństwem już przez 20 czy przez 30 lat. To również ja cenię bardzo w moim partnerze, ponieważ mój partner jest takim mężczyzną, że potrafi zachować tą czasami ten taki
piękny uśmiech, to takie spojrzenie na swoją kobietę z taką fascynacją po tylu latach, bo ja z moim partnerem jestem już ponad 20 lat, a mimo tego ten ogień w jego oczach jest widoczny. I to te cechy częściowo pokazuje nam hrabia de Rebellion. To jest taki mężczyzna, który jak kocha, to kocha całym sercem. To jest taki mężczyzna, który mimo tego, że kocha, to potrafi zachować tą lojalność względem przyjaciela. To jest taki mężczyzna, który jest jednocześnie tym, który porusza coś w nas, a jednocześnie wiemy, że może być naszym najlepszym przyjacielem. I tak jak Mariam, Mariam zawsze czuje się z nim bezpiecznie, Mariam zawsze czuje się przy nim sobą, może być otwarta, może mówić o wszystkim, nie ma jakichś tematów tabu, nie ma jakichś takich momentów, gdzie czułaby się zażenowana, czy nie wiedziała, jak ma się zachować. To jest ten drugi typ bohatera. Kolejnym mężczyzną z tych głównych postaci jest książę Sauron z Arthur de Lays. Arthur de Lays ma w sobie wiele sprzeczności, ale również może niesamowicie poruszyć sercem każdej kobiety i ma w sobie cechy, które myślę, że każda z nas chce mieć również w swoim mężczyźnie. Czyli jest mężczyzną niesamowicie zadbanym, niesamowicie zwraca on uwagę na każdy szczegół, na każdy detal. Czyli to jest mężczyzna, gdzie wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Jest kolekcjonerem, jest znawcą sztuki, potrafi coś rozpalić w nim tą namiętność, ale jest również pewny siebie, i może być dla niektórych czytelniczek zbyt pewne siebie i swojej władzy. Czyli w tym momencie, gdzie po raz pierwszy spotykają się z Mariami i dochodzi do takiej sytuacji, która nie jest zbyt piękna, pokazuje nam jednak tą głębię tego jego charakteru, że on bierze, co chce. On, jeżeli czegoś chce, to po prostu to bierze. To osiąga, to realizuje. Dla niego nie ma nie, nie ma żadnego ale. Czyli taka niesamowita pewność siebie, pewność swojej pozycji, pewność swojej władzy, ale również ta dusza tego artysty, ta delikatność w pewien sposób, bo gdy Mariam nagle porusza jego sercem, to widzimy inną jego postać. Widzimy w nim tego, który potrafi zacytować wiersze, który potrafi powalić na kolana po prostu. I jednocześnie, gdy widzimy go z tej perspektywy tutaj takiego oddanego i kochającego, bardzo szybko może się to zmienić w te emocje skrajne, czyli bardzo blisko od miłości do nienawiści. Gdy jest przekonany, że Mariam go zdradziła, to w tym momencie jest w stanie zrobić jej krzywdę. To jest taki mężczyzna, który naprawdę żyje w skrajnościach, w dwóch skrajnościach. I jest mi również bardzo bliski, bo wiele z tych cech jest w moim aktualnym partnerze, w mojej drugiej połowie. Z każdego z tych mężczyzn coś jest w mojej drugiej połowie. No i ta czwarta postać z tych głównych postaci męskich to jest Aleksander, brat Gariel. I tutaj mamy znów mężczyznę, który jest jedyny i niepowtarzalny. Nie tylko z wyglądu, ale właśnie z tego charakteru. Czyli jest taki gotowy do pomocy, jest otwarty, jest również spontaniczny, pokazuje to swoje serce na dłoni. On niczego nie ukrywa, on mówi wprost i zachowuje się tak, jak myśli. Czyli tutaj mamy znowu mężczyznę bardzo prostolinijnego, otwartego, który od razu ostrzega przed pewnymi konsekwencjami pewnych sytuacji czy pewnych działań i poruszył on niesamowicie serca czytelniczek, może właśnie poprzez tą swoją otwartość. On otwarcie mówi o tym, że ma już
żony, bo w ich tradycji wielożeństwo jest normalnością, a mimo tego jest otwarty na to, żeby pomóc Mariam i żeby również te jego uczucia względem niej by miały takie swoje podstawy. On ostrzega Mariam przed tradycjami jego rodu. Jest mu również przykro, że te tradycje są tak bezwzględne i jest w tej swojej otwartości czasami aż zbyt otwarty, gdy na przykład w niektórych dialogach jest to widoczne, gdy następuje to podejrzenie, że Mariam jest szpiegiem, gdy w nocy dochodzi do tej sytuacji, gdzie zostaje wystawiona na próbę, to on również nie udaje. On nie udaje kogoś innego, tylko jest naprawdę sobą. Jest sobą i w pełni to pokazuje. Czyli taka szczerość, niesamowita szczerość, tak jak jest ta szczerość w jego oczach, tak on jest takim mężczyzną. I dokładnie taka sama jest jego siostra Gariel, która jest również szczera, bezpośrednia, gdy dochodzi do jej spotkań, rozmów z Mariam, zawsze jest szczera, zawsze jest bezpośrednia. I to tworzy z niego również bardzo oryginalny charakter, ponieważ gdy patrzymy na te poprzednie postacie, Ralph Santon de Rons przez długi czas udaje, gra kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Hrabia de Revelyon często stara się być bardziej uwodzicielski, bardziej szarmancki, bardziej zdobyć serce każdej kobiety, niż może jest w rzeczywistości, czyli również gra pewną rolę. Władca Sarons również gra tą rolę, tego pewnego siebie, tego władczego, tego, któremu cały świat leży u jego stóp. A Aleksander jest prawdziwy od samego początku do samego końca. Tak, trylogia kończy się w takim momencie, gdzie możemy tą podróż kontynuować. My nie wiemy, jak zakończy się ten cały proces tego alchemicznego połączenia. Nie wiemy, czy odniesie on oczekiwany skutek. Czyli nie mamy zupełnie pojęcia, co wydarzy się w czasie zaćmienia słońca i czy to wszystko, co tak misternie zostało przygotowane, czy odniesie taki zaplanowany przez Wiedźmę z Folsin i Ojca Greona skutek, czy też nie. To jest jedna niewiadoma. Druga niewiadoma, wiemy, że Mariam, gdy opuściła Sarons, to Sarons jest w tym momencie w dłoniach barona Santi. I wiemy tylko tyle, że coś stało się z Arturem de Leys. Artur de Leys został otruty przez swojego kuzyna, aby ten mógł objąć władzę. Ostatni raz, gdy widzimy tę scenę, to widzimy to rozczarowanie Mariam. Mariam widzi Artura po raz ostatni z Arkad w nocy, patrzy na dziedziniec i na dziedzińcu ma miejsce ta niezbyt piękna scena, która ukazuje również tą spontaniczność władcy Sarons, ale również te jego niczym nieopanowane emocje. Gdy jest przekonany o tym, że Mariam go zdradziła i to z jego najlepszym przyjacielem, czyli hrabią de Revelyon, to jest w stanie posunąć się do wszystkiego i wraca do tego swojego starego życia, do tych niezbyt pięknych takich zachowań. I gdy Mariam widzi go po raz ostatni i my jako czytelnicy widzimy go po raz ostatni, to również mamy tą niewiadomą. My widzimy tylko później ten moment, że Mariam jest więziona przez barona Santi i wiemy, że Artur właściwie odszedł z tego świata, że on już nie istnieje. I to będzie również niesamowite zaskoczenie dla czytelników w kolejnych rozdziałach i w kolejnych etapach naszej podróży. I tutaj myślę, że mogę to już dzisiaj wyjawić, że Artur jednak przeżył cały ten proces, gdy jego kuzyn podał mu truciznę i będzie nam towarzyszył w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach. Myślę, że wielu, wielu czytelników, ale również czytelniczki będą z tego powodu szczęśliwe, że jednak ta postać nie zakończy się jej historia, tylko będzie trwała dalej i będzie niesamowicie fascynująca, ponieważ w kolejnych
w kolejnych rozdziałach, które już w tym momencie skończyłam, są gotowe, poznamy Artura troszeczkę również z innej strony, tej bardziej takiej delikatnej, i będzie to bardzo, bardzo fascynujące. Gdy patrzymy na historię hrabiego de Rebellion, to również, gdy kończy się trylogia, mamy niewiadomą. Widzimy go po raz ostatni, gdy Mariam spogląda na szeregi Konfederacji, czyli na wojska zgromadzone pod twierdzą, i w tym momencie widzi go w tym tłumie i nie wie, kim on jest. Wie tylko, że jest wśród wojsk księżnej Ulrys, ale nie ma zupełnie pojęcia, w jakiej pozycji jest, jak jego życie w tym momencie wygląda. I my jako czytelnicy również mamy tą niepewność, bo z jednej strony kończy się ta historia Mariam i hrabiego de Rebellion w takim momencie bliskości wyjawienia pewnych tajemnic, a z drugiej strony znów pojawia się on w czasie oblężenia twierdzy. I też nie wiemy jako czytelnik, co wydarzy się dalej. Tak samo ma to miejsce w przypadku przyjaźni Gariel z Mariam Salis. Również nie wiemy, co wydarzy się dalej. Kolejną zagadką jest, co będzie z Aleksandrem, bratem Gariel, bo przecież Mariam opuszcza go, uciekając z tego zgromadzenia wojsk Konfederacji, i on jest święcie przekonany o tym, że coś musiało jej się stać, bo jakże mogła zapaść się pod ziemię. Też nie wiemy, co tutaj dalej się wydarzy. Właściwie w każdym etapie czytelnik jest w tej niewiadomej i jest to efekt naturalnie zamierzony, ponieważ te historie są zbyt obszerne i zbyt tajemnicze, zbyt dużo mają różnych takich wielu wątków same w sobie, że mogłabym to przekazać w tych 500 stronach pierwszej części, czyli w trylogii. Ale mimo tego, że czytelnicy muszą czekać, to jestem pewna, że nie będą rozczarowani, tylko będą zafascynowani tym, co wydarzy się dalej. Ceremonie i trylogia są moją nową drogą życia. Zapowiedziałam to dla moich fanów już wiele tygodni temu, że taka zmiana nastąpi, i jestem pewna, że są szczęśliwi z tego powodu, bo jestem w stanie teraz być z nimi częściej, spotykać się z nimi częściej i mogę pokazać bardziej tą głębię Marii Bucardi, czyli moją artystyczną duszę, tą duszę bardziej komunikatywną, i mogę połączyć w jedno moje dwie pasje. Jedną pasję, czyli tą pasję, która bazuje na zdolnościach wyższych, gdzie jestem w stanie przejmować przesłania od siły wyższej, materializować je na ziemi, gdzie jesteśmy razem w tych procesach przemiany naszej wewnętrznej, ale również wejścia tej nowej ery na ziemi, do tego złotego wieku na ziemi. Jesteśmy w tych energiach tego oświecenia, tak można to nazwać, po tym momencie ciemności, czyli apokalipsy, przechodzimy do tego rozświetlenia, oświecenia. Będzie to taki moment rozkwitu i tutaj mogę moich fanów prowadzić wręcz za ręką, albo idziemy razem w tym nowym kierunku poprzez ceremonię. Czyli to jest taki moment, gdzie spotykamy się co tydzień, gdzie łączymy się razem, gdzie widzimy się, słyszymy, gdzie wymieniamy się poprzez komentarze tym, co czujemy, i w danym tygodniu to, co teraz jest ważne, mogę moim fanom, moim czytelnikom, moim słuchaczom, moim widzom przekazać, a oni mogą to przyjąć, wykorzystać to i zmienić swoje życie na jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Natomiast trylogia to jest jeszcze taka wisienka na torcie, to jest jeszcze taka kropka nad i, ponieważ trylogię możemy patrzeć na trylogię z różnych poziomów. Czyli
normalny człowiek, nie ma normalnych ludzi, ale weźmy na to taki normalny Kowalski, który nie ma zupełnie pojęcia o energiach, o tym wszystkim, co się tutaj dzieje, jak to wszystko funkcjonuje, tylko ma taki tradycyjny, zamknięty obraz świata, poprzez tą trylogię może nagle aktywować w sobie, że coś jest tutaj jednak innego, że jest tutaj coś więcej niż to normalne, czego uczą w szkołach. I z tego poziomu może wzrastać coraz bardziej. Jeżeli jest czytelnikiem, który lubi się rozwijać, który lubi nad sobą pracować, który lubi wyzwania, to na pewno od trylogii pójdzie głębiej, czyli zada sobie pytanie, kim jest autorka trylogii, czym ona się zajmuje, dlaczego napisała taką książkę, na czym to bazuje. I w tym momencie trafia na mnie, trafia na ceremonię, trafia na te inne przesłania i przekazy i może wzrastać, rozświetlać swoje życie. Jeżeli ktoś jest na bardzo wysokim poziomie, na takim naprawdę jednym z najwyższych poziomów, że już ma aktywne zdolności wyższe, już wie, że coś takiego istnieje, już wie, że może być tym magiem transcendentnym, który wpływa na ten świat i wszechświat, ten czytelnik znajdzie w trylogii jeszcze to, ten złoty pyłek ukryty pomiędzy, który pomoże mu jeszcze bardziej rozbłysnąć. Także trylogia jest moją nową drogą, dlatego że poprzez trylogię mogę dotrzeć do wszystkich. Nie tylko do tych, którzy już wiedzą, że coś takiego istnieje, jak energie wyższe, czy duchowość, czy rozwój, ale również do tych, którzy jeszcze to odrzucają, którzy jeszcze trzymają się pewnych tradycyjnych, takich troszeczkę skostniałych struktur, to poprzez tą trylogię mogą nagle tak bezpiecznie otworzyć się na coś nowego i innego. Jednocześnie te obie drogi są drogą dla mnie namiętności i pasji. Po prostu namiętności i pasji. Bo gdy nagrywam ceremonię, gdy piszę powieść, gdy nagrywam powieść jako audiobooka, gdy przedstawiam te inspiracje, to wszystko we mnie rozkwita. To jest taki moment, że nie czuję czasu i przestrzeni. To było tak, że siadałam do pisania manuskryptów i nagle była północ. Moja mama przerażona wpadała do mojego pokoju, bo mój dom rodzinny to jest dom jak gdyby dwurodzinny, także ja miałam mój osobny apartament, nazwijmy to tak, moje osobne miejsce. I moja mama dopiero gdzieś tam w ogrodzie widziała, że światełko u mnie się pali, wpadała i powiedziała: dziecko, ty jeszcze nie śpisz, jutro rano o 7 masz być w szkole, ty jeszcze nie śpisz, a ja szybko chowałam, że odrabiam lekcje. Także moja mama, myślę, że nawet nie wiedziała, że ja piszę te wszystkie historie. I to była taka fascynacja. Czasami to były momenty kryzysu, gdzie moi rodzice budowali dom, czy wykańczali ten dom. To ta część, w której ja mieszkałam, jeszcze nie była ogrzewana. To było wszystko surowe, dopiero co skończone i rodzice oczywiście oszczędzali na ogrzewaniu i czasami w moim pokoju były 4 stopnie w zimie, 4 stopnie plus, a ja mimo tego w rękawiczkach, w czapce na głowie pisałam historię, bo wiedziałam, że tylko w tym miejscu mam spokój, nie muszę się tłumaczyć, co ja w tym momencie robię, także chowałam się do mojego mieszkania, do mojego miejsca i przy 4 stopniach, na 4 stopnie, czasami 5, czasami 6 stopni na termometrze, a ja pisałam, bo tak mnie to fascynowało, że nie czułam bólu, cierpienia, nie czułam mojego cierpienia fizycznego związanego z molestowaniem seksualnym, ani tego psychicznego, emocjonalnego, ale nie czułam również tego, że kostnieją mi dłonie czy stopy. I tak jest do dzisiaj. Gdy zaczynam mówić o trylogii, gdy zaczynam pisać, gdy zaczynam nagrywać, to cały świat nie istnieje, nic nie istnieje. Dlatego dzisiaj już korzystam z tych elementów elektronicznych, które mi przypominają o
terminach, które mi pojawia się jak gdyby timer czy budzik i mówi koniec czasu na pisanie, teraz przygotuj się do tego, do tego, do tego. No to jest konieczne. W dzisiejszej mojej pracy jest to konieczne. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pisać przez cały tydzień i o wszystkim innym zapomnieć, ze względu na to, że ten kontakt z klientami, zamówienia, to wszystko musi być zrealizowane. Prace magiczne muszą być zrealizowane, przygotowanie innych rzeczy również musi mieć swoje miejsce, także dzisiaj nie mogę sobie na to pozwolić, żeby zamknąć wszystko, zamknąć się, nie słyszeć niczego i tylko pisać i tworzyć, ale staram się to połączyć. Staram się połączyć te normalne obowiązki, te normalne zadania z tą fascynacją i nie tracić głowy, nazwijmy to tak, albo serca, tak jak mogłam sobie na to pozwolić w dzieciństwie, że potrafiłam stracić głowę i nawet zapomnieć o tym, że mam iść do szkoły, bo trzeba było napisać kolejne jakieś rozdziały w powieści. Thank you.